Eucharystię bez udziału wiernych, kościoły otwarte tylko w wyznaczonych godzinach, indywidualna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Pandemia koronawirusa dotknęła życia wiernych Kościoła katolickiego. Aby pokrzepić i podtrzymać na duchu, kapłani każdego dnia służą pomocą wiernym na całym świecie. Koronawirus dotarł już na wszystkie kontynenty. Pojawił się także w Albanii, mówi ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta. Zostały zawieszone publiczne służby, nie ma mszy świętej. Mszy święte sprawujemy tylko dla sióstr czy bez ludzi w kościele. I modlimy się o to, aby Pan Bóg jakoś uratował nasz świat przed tym strasznym wirusem. Także w Los Angeles zamknięto kościoły. Od poniedziałku obowiązuje zakaz odprawiania publicznych mszy świętych. Odwołano bierzmowania i inne uroczystości kościelne. Niemniej jednak prośba naszego arcypasterza Jose Gomez, który jest jednocześnie przewodniczącym Episkopatu Amerykańskiego, aby mimo tych restrykcji wychodzić z pomocą wobec wiernych, a zatem organizowane wtedy jeszcze akcje charytatywne, prośba o posługę w konfesjonale, a także otwieranie kościołów na modlitwę prywatną. Zaznacza ksiądz Rafał Dyguła, Chrystusowiec. Podobnie sytuacja wygląda w Brazylii, akcentuje ojciec Krzysztof Przychocki, redemptorysta. Kościół jest otwarty, ale bez celebracji mszy świętych, bez sakramentów. Mszę świętą odprawiamy, kiedy zamykamy kościół przy drzwiach zamkniętych. Odprawiamy mszę świętą i transmitujemy właśnie przez internet, przez środki masowego przekazu. Rozporządzenia i zalecenia wydali także księża biskupi w Australii, podkreśla ksiądz Tadeusz Rostworowski. Wprowadzane są te bardzo mocne rygory, które jeszcze nie są jasne, gdy chodzi o sprawowanie sakramentów. Natomiast gdy chodzi o spowiedź świętą, to myśmy spowiadali. Ja na przykład siedziałem w przedsionku i spowiadałem ludzi, nawet prawie całą godzinę, którzy przychodzili. Oczywiście zachowując pewien dystans, ale sakrament spowiedzi jest jeszcze polecany. W związku z pandemią różne rozporządzenia obowiązują w poszczególnych diecezjach w Kanadzie, mówi ojciec Jacek Cydzik, redemptorysta. Nie odprawia się mszy świętej pogrzebowej, wszystko dzieje się na cmentarzu z tą restrykcją, że uczestniczyć może tylko i wyłącznie najbliższa rodzina i to w bardzo, bardzo zawężonym wymiarze. Podobnie jest z chrztami. Sakrament spowiedzi tylko w niektórych diecezjach jest na uprzednie umówienie się i jest zalecenie, że nie wolno go sprawować w konfesjonale, ale w takim pomieszczeniu, które by odpowiadało właśnie tej sytuacji pandemii koronawirusa. Wszyscy kapłani podkreślają zgodnie, że ten trudny czas pandemii to okazja do jeszcze bardziej gorliwej modlitwy i nawrócenia. Może właśnie pobożność, zaufanie, przyzywanie orędownictwa na te trudne czasy, na te trudne chwile właśnie świętego Jana Pawła II. Cisza taka w kościele, jakby nie wiadomo, co się stało. Pan Jezus jest na ołtarzu, ale równocześnie to jest jakieś, jak to taki z księży nazwał, jakieś rekolekcje takie wzywające do zmiany życia, trybu życia, który do tej pory miał miejsce. Pozdrawiam całą rodzinę Radio Maryja i pozdrawiam wszystkich Polaków. I pamiętamy w modlitwie i pamiętajcie również o nas w swoich modlitwach.